jest piękne, że wiecie, że każdego dnia, ile tylko Pan Bóg wam da, chcecie przeżyć ze sobą razem. Jeśli będziecie o tą więź dbali, to każdy dzień będzie piękny. W każdym dniu będziecie odkrywać coś pięknego w swoim współmałżonku, chociaż się już znacie. Ale w małżeństwie będziemy się zmieniać, będziemy się poprawiać, będziemy stawać jeszcze lepsi. I to jest też piękna droga, wspólna droga odkrywania siebie, to co pięknego nosimy w naszych sercach, odkrywania nowych rzeczy, pogłębiania tych, które mamy. Każdy dzień przeżywali, budując swoją miłość. To, co jest w nas najdelikatniejsze, najczulsze, najbardziej intymne, najpiękniejsze, oddaję w ręce osoby, którą kocham. Agnieszka oddaje Krzysztofowi, Krzysztof Agnieszce. Bo to jest miłość, to jest małżeństwo. Ofiarowanie siebie do końca i oddanie siebie do końca osobie, którą kocham. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi to pomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. O tym też pamiętajcie, że po to dla siebie też jesteście, abyście razem stawali się lepsi. Bo małżeństwo właśnie ono wydobywa z nas to, co jest najpiękniejszego. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.